Poza koronawirusem istotnym problemem nadchodzącego lata będzie susza, która przynieść może ze sobą zarówno podwyżki cen żywności, jak i wzmagać zagrożenie pożarowe. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, konieczne jest zwiększenie tak zwanej małej retencji, czyli zatrzymywanie jak największej ilości wody z opadów w naszych ogrodach czy na skwerach. Jednym z takich pomysłów jest stworzenie łąki zamiast krótko przystrzyżonego trawnika. W Gliwicach prekursorem takich rozwiązań jest Krzysztof Kleczka, prezes spółdzielni imienia Obrońców Pokoju, który stworzył łąkę przy ulicy Paderewskiego. No, łąka, która powstała na osiedlu Obrońców Pokoju, ma walory i estetyczne, i przyrodnicze. Służy jako miejsce spacerowe, czy jako miejsce bardziej do oglądania, bo przez łąkę nie ma przejścia, ale jako takie sympatyczne miejsce, coś innego na terenie osiedla Obrońców Pokoju. Jest to, z tego co wiem, pierwsza taka łąka w Gliwicach. Druga, już na mój wniosek jako radnego, powstanie u zbiegu ulic Strzelniczej i Paderewskiego, ale tą łąkę już będzie urządzał Bzug Gliwice. To natomiast zrobiła własnymi siłami spółdzielnia mieszkaniowa imienia Obrońców Pokoju w Gliwicach. Dodam jeszcze, że na łące jest posadzone kilka tysięcy, przeszło 6 tysięcy cebulek, tulipanów, żonkili i krokusów. W tej chwili w zasadzie tulipany i żonkile już przekwitają, ale jeszcze to bardzo, bardzo ładnie wygląda. Natomiast po przekwitnięciu już tych kwiatów, które mamy teraz, jest tam również wysiane kilka rodzajów traw takich łąkowych, chabry, maki, więc powstanie już taka naprawdę taka łąka z prawdziwego zdarzenia, jaką każdy sobie wyobraża. Co ważne, łąka staje się dopiero taką pełnowartościową łąką od drugiego roku, kiedy jest wysiana, ponieważ rośliny, kwiaty, które w pierwszym roku powstaną czy wzejdą, one się rozsieją jeszcze dookoła, więc naprawdę w tym roku już jest ładnie, a w przyszłym roku będzie jeszcze ładnie. I warto chyba dodać, że taki aspekt jest też ekologiczny bardzo ważny, nie? Ten retencyjny w obliczu suszy, która chyba już zawitała do nas. Tak, oczywiście, to jest dodatkowy aspekt. Oprócz czego jeszcze dodam, na łące są domki dla owadów. Jeden domek jest dla owadów latających, drugi dla owadów płożących. No więc, tak jak pan wspomniał, pan redaktor, również ten aspekt taki hydrologiczny też tutaj ma znaczenie. A czy są już jakieś pierwsze reakcje mieszkańców, spółdzielców na to przedsięwzięcie? Czy się podoba, wprost mówiąc? Tak. Reakcje są tylko i wyłącznie pozytywne. Nie spotkałem się z negatywnymi wypowiedziami, także spotykamy się tylko i wyłącznie z pozytywnym nastawieniem do tej, można powiedzieć, inwestycji. Dodam jeszcze, że łąka powstała na działce o powierzchni przeszło 4000 m2, więc to naprawdę jest kawał ziemi i kawał łąki, można powiedzieć. I czy to jest, czy jeszcze w planach są jakieś kolejne tego typu inicjatywy, czy kolejne łąki powstaną w przyszłych latach? No tak jak panu wcześniej wspomniałem, ZUK na mój wniosek będzie tworzył taką łąkę, czy ona już się w zasadzie tworzy, u zbiegu ulic Paderewskiego i Strzelniczej. I to jeżeli chodzi o obręb osiedla Obrońców Pokoju. O innych terenach w Gliwicach nic mi nie wiadomo, żeby coś się w tym temacie działo. Także na osiedlu Obrońców Pokoju będą dwie łąki. Jedna już jest, druga powstaje.